pewien. A po co mu one były? Mówił, że podaruje je mamie na urodziny. Czemu nie kupił jej nowych? Pantalony kosztują teraz tyle, że musiałby rok oszczędzać. Nie żeby to usprawiedliwiało kradzież. Mój talent w rolach epizodycznych nie zna granic. Gdzie moja nagroda za najlepsze cameo? Excelsior! Podobno siedzi tam, bo ukradł rybę. Plotka głosi, że nie chodzi o rybę, ale o to, co z nią potem zrobił. A co z nią zrobił? Jesteś tu, by pomóc? To bierz się do pracy! Ha! Do tej zbroi potrzebuję złota, klejnotów i trochę węgla. Mam tu nieźle tniesz. Zrobimy jeszcze z ciebie kowala. Pamiętam, jak po raz pierwszy na coś takiego trafiłem. Był jeszcze na studiach albo w mrocznym wymiarze. Nawet jako najwyższy czarnoksiężnik mam jeszcze mnóstwo. Dzięki. Ten biedak bardzo potrzebował ścięcia węgla. Zazwyczaj nie wrzuca się wełny do kuźni, ale w tym wypadku widać to wystarczy. Nieźle, co? Jeśli zadziała. Niezła robota. Teraz musimy podkręcić ciepło i te rzeczy. To chyba wymaga dodania elekotyczności. Kuźnia pochodzi z tego latającego miasta. Wygląda to odpowiednio. Chyba. Znasz tę procedurę, mam nadzieję. Świetnie! Zbroja godna króla. Pewnie chcesz ode mnie zapłatę, co? No dobra, to masz. Ej! Wydostań mnie stąd, co? A że co? Mumia cię przysłał? Wszystko wyjaśnił w liście. Chodź, z rozkoszą pomogę swojemu staremu zabandażowańcowi. To mam tu własne problemy. Miejscowi nie przepadają za potworami. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale panują tu mocno zakurzone światopoglądy. Ale za to ślusarze z kolei pierwsza klasa! Wygląda na to, że zaczęli wzorować zamki w drzwiach na swym nowym sąsiedztwie, jak to stawiali. Pomóż mi otworzyć, pogadamy, co tam można zrobić w temacie mumii. Wspaniale! No, a co weźmy się za te drzwi? Widzisz tego wartownika? Oh. Właśnie on mnie tu zamknął, więc pewnie warto zacząć od niego. Ostrożnie z łażeniem po ogonie. Ale co tam się wyprawia? Że tak zemrę! Zawdzięczam ci życie! Dobrze, czyli coś się stało. Ale co? Cokolwiek to było, jeden zamek mamy otwarty. Czyli pozostałe chyba też tak obsłużyć. No, dość obiecujące! I kolejny załatwiony! Nie przestawaj!
ci zamek puścił, znów przybliżając słodką wolność! A owy duży zielony, ten drugi, niechaj, to on podobno był ostatnio całkiem niezgody i rozrabia. Zobaczmy, ktoś wreszcie powstrzyma te zapędy. Słodka wolności! Dzięki za wybawienie. Teraz wreszcie mogę zagasić mój palący głód. Pewnie nie było tu po drodze żadnej otwartej burgerowni. No dobrze, póki co nieważne. Czeka nas wiele pracy, by otworzyć światu oczy i ukazać mu, że przecież potwory to też ludzie. Patrz i podziwiaj, gdyż będzie iście potwornie. Miło potwornie. Interesująca rzecz. Lepiej, żeby nie wpadła w żadne niepowołane ręce. Słuchaj bezcielesnego głosu Gwenpool. Twe dzielne czyny odblokowały jedną z moich cudownych misji. Odczekaj ją! Złych ludzi. Pogonić ich. Źli ludzie robią tu problemy. Okradają wioskę. Chcę przegnać złodzieje z wioski, ale nigdzie ich nie ma. Dopytuje się ludzie, ale wrzeszczą i uciekają. Oni się boją wilk. Ale przyjaciele nie boją. Oni szukają. Znajdujemy złodzieje. Ja ich straszę. I wszystko dobrze. Czyli przyjaciel! Bardzo dobrze! Dużo ludzi nudni, ale niektórzy i pomocni. Całkiem niedawno jakaś podróżnicza grupa rozbiła obóz zaraz przy turniejowych namiotach. Dziwacy tacy. Niebiescy jakby z sieci uciekli. Ciekawe, o co im chodzi. Całkiem niedawno wieszałam ci japranie, a tu wyskakuje wilk, ale w ubraniu. A ja się tak zlękłam, że hej, jak mu zmykałam, to mi aż spodnie brata spadli. Wszystkie te festyny to nuda. Ja chcę zwiedzać świat. A na początek to dziwne miasto obok. Może mają tam ludzi zrobionych z kotów. Warto marzyć. Nadzorca wreszcie pozwolił mi się zajmować turniejowymi świniami. To wielki zaszczyt. Tylko jest taki szkopuł, że faworytka, no, nienawidzi mnie. Widzę to w jej tych świńskich oczkach. Te niebieskawe oprychy znowu mi ukradły stertę ryb. Trzeci raz w tygodniu. A gdybym wiedział, gdzie się szlajają, to bym tam zaraz pomaszerował i z pełną kulturą poprosił, żeby zaprzestali. Ludzie uciekają. Ja... Czy mamy trop? Obóz przy namiotach. Może dobry trop. Trzeba dużo tropów. Co? Złodziej! Podły! Ale gdzie szukać? Twoje wskazówki dobre. Źli niebiescy kradną ryby. Możemy iść? Zaraz będą się bali kraść. Źle kraść ryby. My to skończyć. Ja stracę. Ci źli znikają. I wioska mówi wilk dobrze. A
więc wracasz na kolejne srogie pojedynki? Kasztanka już czeka. Co? Nic tu nie... Źle kraść ryby! Błagam, nie krzywdź nas! Kraść ryby! Nie brać ryby! Ryba też wilk! Grzeczni być albo gryzie, nie? Koniec z kradzieżami! Przysięgamy! Dokładnie! Będę błagał, żeby mnie znowu wzięli do polerowania korali. A co mnie to twoje to? Gończy się już i już. Ryba nasza! Wieś spokojna! Ja bohater dla wszyscy! Może teraz ludzie mili jak przyjaciele? Wilk cierpliwy. Dużo przyjazna przysługa. Zawyjesz, to wilk przybierze. Wilk pomoże! Nie tak to robią zawodowcy. Wspomóż swego monarchę! Po mieście przemyka chyłkiem jakieś podejrzane osoby. Tak, to zaiste ja, możny król Artur Pendragon. Zapewne doszły cię słuchy o mej wiktorii nad podłym rycerzem zwącym się Black Knightem. Ale nie tym obecnym, tym poprzednim. Zaprawdę? Zdaje się, że cały ten rozgardiarz przyćmił me dzielne czyny. A więc nie zostawiono mi wyboru. Muszę pokonać smoka, tak? To jedyny pewny sposób, by królestwo uznało mój heroizm. Azalisz, król twój trochę już zaśniedział. Być może zda mu się drobna ćwiczebna krucjata przez Chronopolis. Czy zechcesz mnie wesprzeć w tejże materii? Doskonale. Zbierzmy więc mój. Cóż za pełen łajdaków świat! I na cóż lepszego oni niż na sprawdzian mego oręża! Patrz! Wróg zaciąga! Stosujesz klastkę w czas! Cóż za bezcenne nauki! To już wszystko. Legend zgłosił potem brew. Słuchaj, jeśli się nudzisz, to mam dla ciebie inną robotę. I tak nieświadomie rozpocząłem trening sempiterny. Choć na Manhattanie inaczej ją nazywają. Ostrożnie z... Przed nami! Tu znowu jest! Dni Kanga są policzone. Mam takie przeczucie. A to może ten mieczostatek? Czekajże, ale jak to te rzeczy ze stopami? Zaraz! Chyba pojąłem! Samo patrzenie na ciebie dodaje się, ale zapewniam, że nie tylko patrzę. Dalej nam czas. Jak to mówią Wakandianie, bez vibranium nie ma vibranium. Mogłem to uprościć, ale ogólnie przesłanie się zgadza. Ojej, poszłam po suszarkę, żeby odmrozić pana Sopla z jaskini. Ale jakoś nie dotarłam. O, ta skała
Kolejna gromada bezeckików. Dawajcie! Mój miecz niszczy przedłużenie ręki, a druga zniknie niczym kolejny. Udział w moich bojach udaje moje równie gorące, bo ja zabawnymi machinami. Widziałem, jak małpa walczyła tu z bałwanami. Może to to rozrzedzone powietrze? Doskonały pokaz. Uważam, że jeszcze jedna potyczka i na dziś wystarczy. Kojarzysz ten sklep dla superbohaterów? Właścicielka zawsze się pakuje z jakimś powodem. Wczoraj była na przykład... Mistrz mówi, że... Spójrz tam! Czy to... małe smoczki? Idealny trening dla ich przyszłego pogromcy! Na nie! Och, zawsze tak jest! Ci przeklęci odpustnicy zawsze muszą przesadzić. Znaki wskazują na to, że podłe bestie pożarły kmieci. Lecz bez obaw, wasz władca was ocali. A ty co znowu? Na głowę ci padło? Nie trzeba mi dziękować, czy nie powinność króla. Cóż, się miałem rzec, że owa kampania przydała mi żywotnych mocy. I cóż za szczęście, napotkać na naszej drodze te dziwne smoczęta. Tak doświadczony sądzę, że gotowym już rzucić się w szpony wielkiego smoka. O ile tylko Merlin uczynił, co do niego należało. Tak czy inaczej, przyjmijmy szczere podziękowania. Ojej, poszła po suszarkę, żeby odmrozić pana sopla z jaskini, ale jakoś nie dotarłam. Interesująca rzecz. Lepiej, żeby nie wpadła w żadne niepowołane ręce. Mogłam zostać kuchenką. Te to są. A, cóż to? Może nadzwyczajnej wagi?
czy możesz mi pomóc? Moja pani przysięgała, że spotkamy się na wieży, ale nie jest wybitnie zdolną alpinistką. Jeśli jej pomożesz, sowicie cię wynagrodzę. Budowanie drabin jest ci nieobce, czyż nie? Od razu widać. Cześć! Możesz mi pomóc? Mój ukochany czeka na szczycie wieży. Wspięłabym się tam, ale mam obawy przez dawniejsze niepowodzenia. Gdyby tylko jakiś czarodziej dał mi dość odwagi. Platformy naprawdę są jedyną drogą na górę? Wydają się niebezpieczne. Pamiętam, jak po raz pierwszy na coś takiego trafiłem. To było jeszcze na studiach, albo w mrocznym wymiarze. Mylą mi się. Jestem bohaterką! Och, to nie koniec? No, no dobrze. Och, ta wieża jest strasznie wysoka i nie ma gdzie postawić nóg. Nigdy nie zdołam tam wejść i dotrzeć do ukochanego. Reliasz z bluszczem, jakże klasycznie romantyczne. Oby był stabilny. Myślę, że ten bluszcz utrzyma mą ukochaną. Nie żeby musiał być szczególnie mocny. Niczego nie sugerowałem. Ukochany, w końcu do ciebie dotarłam. Szybko, musimy stąd uciec, nim odkryje mnie twój ojciec. Moja pani. Móc cię swobodnie kochać będzie największym zaszczytem. A ty, nim odejdziesz, musisz otrzymać nagrodę. Mam nadzieję, że to złoto choć trochę wyraża mą wdzięczność. Mój skarbie, przypomnij mi, dlaczego umówiliśmy się na szczycie wieży? Tego to ja w ogóle nie zrobię. Ja tu karmię konie, nie naprawiam silniki. Nie wiesz pewnie nic o naprawianiu latających koniom motocykli? No nie. Jasne, że nie. Nikt się takimi rzeczami przecież nie zajmuje. Mogłam się domyślić. Lance! Niezły pomysł. Rycerz.
rycerze lubią pojedynki. To wygląda strasznie niebezpiecznie. Na pewno wiesz, co robisz? Dobrze, że cię tu przyniosło. Nie miałam pojęcia, jak okiełznać się. Masz! Weź to! No wiesz, za pomoc i uratowanie mojej reputacji. I w ogóle. O, i możesz jeździć motocyklem, kiedy zechcesz. Właściciel na pewno się zgodzi. Tylko go nie zepsuj, dobra? Te podłe biesy, jakże śmieją! Ach, powracacie w wielce fortunnej chwili. Ledwie w momencie, gdy schwytaliśmy te kradnące zamki oczajdusze, ci znowu uciekli. Garrettowi nie brakuje przebiegłości. Choć może tu większym problemem okazała się Enchantress i jej przenikanie przez ściany. Obawiam się, że po zniknięciu barier między światami ta przeklęta para łatwo znajdzie nowe miejsce na swoją norę. Musimy ich upolować i znowu ukrócić ich zdradzieckie knowania. Cudownie! Za mną! Moja straż donosi, że uciekinierzy zmykali w tę stronę. Czemu zaś owa straż za nimi nie pogoniła, jest pytaniem, na które odpowiedzą w rozmowach kwartalnych. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Łajdaki nie zdołają przed nami uciekać. Ile można? Przezacny pokus. Ruszamy dalej? Nie śmiejcie nam zawadzać! Ha! Padają łatwo niczym król Artur z turniejowego konia! Ale może mu tego nie powtarzać. To miejsce nie przypomina mojej Anglii. Żadnej herbatki, a i pogoda nie taka. Czy te łotry naprawdę mogą tu być? Garrett! Enchantress! Wybacz, Percy, ale jeśli sądzisz, że wrócę do tej celi, to czegoś nie przemyślałem. Nie sądziłam, że tak szybko wyrównamy rachunki. Lecz cóż, zgoda. Tym razem nie liczcie na żadne fory. Zdusimy waszą podłość raz na zawsze. Nie traćmy serca. Pokonamy ich. Nasze połączone siły będą waszą zgubą. No nie no. Dać się w radę, Avengers! Ja w was wierzę! Nawet jeśli to wbrew protokołowi. Może i raz mnie pokonaliście! Lecz tym razem nie pójdzie tak łatwo! Rośnie nam jakieś imperium porywaczy.
Myślicie, że podołacie nam dwojgu naraz? Nadal możecie uciec. To polecam. Zdaje się, że nie ubyło wam w międzyczasie mocy, ale to tylko doda smaku memu zwycięstwu. Mam nadzieję, że skoro wieża Kanga straciła tę swoją bańkę, to zaraz będzie po wszystkim. Wciąż mnie kasują za parkowanie. Naprawdę, myślałby kto, że ok... Niech to, marnie to wygląda. Oby chociaż posprzątali w tej celi. Święcimy triumfy! Skoro już się nimi zajęliśmy, ponownie, być może do mego królestwa powróci pokój. Rzecz jasna, jeśli nie liczyć tego nieszczęścia z Chronopolis. Lecz na pewno robicie już wszystko, by rozwiązać ten gordyjski węzeł, tak? Najszczersze podziękowania za te zacne boje. Zaprawdę takie heroiczne czyny inspirują ku walce o rycerstwo. I to też właśnie wdzięcznym będąc za wsparcie, oferuję mą pomoc, gdy tylko będziesz w potrzebie. Interesujące. Ciekawe, czy znajdę o tym wzmiankę w księdze Vishanti. Co za wstyd. Muszę to... Zmasztrol brał w nocy udział w takiej uczcie, a jak Zmasztrol się bawi, to się bawi tak bardzo. I czasem też zdarza się, że niszczy przy okazji życie kilku ludzi. I tak właśnie mogło się stać ostatniej nocy. Muszę to wszystko wynagrodzić tym, których skrzywdziłem, ale się boję, że żałośni ludzie uciekną, jak zwykle, jak tylko zobaczą Smasztrola. Ale twoja obecność ich uspokoi. Czy pójdziesz ze Smasztrolem w podróż ku odkupieniu Wi? Jestem wdzięczny. Chodź, ten szlak zniszczenia wskaże drogę. Patrz, to jeden z tych żałosnych ludzi, których Smasztrol musi przeprosić. Witaj, przyjaciółko. Ja... Ty! To ty, potworze, zniszczyłeś moją ulubioną piramidę z beczek! O, a co niby robisz? Magicznie ułożysz znowu te beczki w idealną piramidę? Pchy! To się naprawdę stało! Piramida naprawiona! No, teraz to chyba muszę ci wybaczyć. Ura! Punkt dla Smasztrola! No i dla ciebie. Nie pozwolę cię już nikomu skrzywdzić, piramido. Też raczej wygląda na robotę Smasztrola. Oby ten ktoś był bardziej pobłażliwy.
Dzień dobry. Ja... O, to ty! Popatrz, co zrobiłeś z moim wózkiem! Jak mam zarobić na życie, kiedy mój wózek jest zniszczony? Ja bardzo przepraszam. Już naprawiam wózek. Znaczy, nie ja, a my. Królewskie my, jak... A niech mnie! Jest zupełnie jak nowy. No dobra, ty wielki zielony draniu, wybaczam ci, ale unikaj już kłopotów, co? Dobra, to dokąd to ja jechałem? Ekipa Smasztrola znów zwycięża. Idźmy dalej, zanim przypomni sobie, że zjadłem wszystko, co było w tym wózku. Kolejni biedni ludzie. Smasztrol wszystko sobie przypomina. Ja... Och, czyż to nie potwór, który usiadł na moim bracie, aż wbił go w ziemię? Eta, tu na dole nie jest w sumie tak źle. Cicho bądź! Smasztrol strasznie się wstydzi. Trzeba znaleźć sposób na wyciągnięcie go z glebowego więzienia. To naprawdę żaden kłopot. Powtarzam ostatni raz. Nie spędzisz tam reszty swojego życia. Mam rachunki do zapłacenia. Udało ci się! No to chyba muszę wracać do pracy. No kurczę, jasne, że musisz. Nikt nie da mamie nowych drewnianych nóg w prezencie. Chyba się co do ciebie myliłam, Greenface. Jednak jesteś w porządku. Uwolnienie się od brzemienia gniewu tych wszystkich ludzi to jest kamień, który spadł z zielonego serca Smasztrola. Jakoś tak bardzo się złoszczą, jak na takie malutkie istotki. Bardzo ci dziękuję. Trzeba to chyba jakoś uczcić! Och, tylko skromnie uczcić oczywiście. Dni, kiedy Smasztrol świętował, wpadając w szał zniszczenia, dobiegły końca. Obiekt ogrom... Zasmarkany Merlin z tą swoją niby kulturą, którą tu przyniósł. To nie on musi sprzątać ten bałagan. Możesz mi pomóc w przestawieniu tych kamieni? Ten, kto ustawił krąg, zrobił to zupełnie nie tak. Wiem, jak powinien wyglądać, ale nie uniosę tych wielkich głazów. Uwierzysz, że zbudował go do góry? Dzięki. Strach pomyśleć, że miałbym to robić sam. Uwierzysz, że zbudował go do góry nogami? Jak można? Tak oczywisty błąd. Radzisz sobie coraz wspanialej. Chcesz może pracę? Nawet nie wiesz, jak brakuje zawodowych relokatorów kamieni. A, co ty wyprawiasz? O, no i teraz jest dobrze odwrócony. Świetna robota. No i to jest dobry krąg. Cieszę się, że ktoś oprócz mnie to rozumie. Masz, weź to za fatygę. Znów pod...
Wciąż mnie kasują za parkowanie. Naprawdę, myślą, że to może to zaczątek nowy. Biegam najszybciej na świecie. Nikt mnie nie pokona. Myślisz, że pokonasz mój rekord? Musisz się śpieszyć, żeby pobić mój czas. Nie, ale mojego rekordu nie masz szans pobić. To ma być szybko. Moja babcia szybciej biega. Lepiej się pośpiesz, jeśli chcesz wygrać. Chyba straciłam mistrzowski tytuł. Wróć tu czasem, żeby nam jeszcze dać pokaz umiejętności. Chcesz znowu pokazać, co potrafisz? No, to czekamy! Wybacz, że marudzę, ale tak! Zaiste to zagwozdka. Podobno to ciebie, nasz wielki król, wybrał do pomocy w przygotowaniach do smokobójczej misji. Podziwiam entuzjazm, lecz obawiam się, że Artur chce ugryźć więcej, niż zdoła połknąć. Jego smoczy przeciwnik natomiast nie będzie miał takich problemów. I tu zabłysną kamienie Merlina, czyniące nosicieli nietykalnymi w boju. Planowałem je wetknąć Arturowi za pazuchę przed bitwą, lecz sprawa przykra. Zapomniałem, gdzie spoczywają. Czy zechcesz pomóc starcowi w poszukiwaniach? Cudownie! Naprawdę, powinienem był wziąć pod uwagę, jak słabą mam pamięć, gdy chowałem je w chronopolizm. Ale cóż poradzić? Powodzenia!
Bez obaw. Nie jesteśmy w pośpiechu. Zobaczmy, co my tu mamy. To chyba wszystkie moje kamienie. A w dodatku nie zabrakło nawet kilku pysznych landrynkowych słodkości. Jakże miła to niespodzianka. Kamienie nie są tak silne jak dawniej. Możliwe, że nie uczynią Artura nieśmiertelnym, ale powinien jednak powrócić do żywych, gdyby spotkał go marny los. A to zdecydowanie lepsze niż nic. Jak robisz rzecz, to czasem odblokowujesz inną rzecz. A no właśnie tak. Czeka cię nowa szalona misja Gwenpool! Swoje kimono. Serio, potrzebuję pokrowca z wygrania.